Panie prezydencie, w kampanii zapowiadał pan, że Kraków będzie miastem otwartym, że urząd będzie otwarty dla wszystkich i ta ławeczka jest tego symbolem. Powiedzmy proszę, co ona dokładnie symbolizuje i jak mieszkańcy Krakowa będą mogli z niej korzystać? Symbolizuje to, że chcę rozmawiać z mieszkańcami, nawet w tych ciężkich tematach, w tych problematycznych, nie tylko tutaj na miejscu w magistracie, nie tylko w swoim gabinecie. Dzisiaj symbolicznie spotykamy się na Zieleńcu, ale ta ławka będzie z nami jeździć w różne miejsca, tam gdzie mieszkańcy mają jakiś problem. To będzie oczywiście symboliczna ławka, bo tu nie o to chodzi, że musimy zawsze na niej rozmawiać o najważniejszych problemach, ale ma obrazować, pokazywać to, o czym mówiłem. O tym, że dialog jest dla mnie ważny, że otwartość na zgłaszane problemy, że trzeba jak najwięcej tematów wypracować w konsultacjach, tak by mieć je dobrze przepracowane, by podejmować najmądrzejsze i najbardziej rozsądne decyzje. Ona jest również symbolem tych narzędzi, które chcemy wdrożyć, czyli aplikacji do konsultacji, czyli poszerzenia roli dzielnic, zwiększenia nacisku na budżet obywatelski. To są wszystko ważne techniki, metody wypracowywania tych najlepszych decyzji. Dzisiaj jest o tym ten dzień. Już pan prezydent wspominał, gdzie uda się jako w pierwszej kolejności. Pierwszym moim spotkaniem będą Bronowice Wielkie, bo tam mieszkańcy na mnie czekali, ale już niestety kalendarz na to w kampanii nie pozwolił. Byłem również w Opatkowicach, tam jest duży problem z jedną potencjalną inwestycją i też obiecałem, że szybko tam do nich wrócę. Wczoraj też rozmawiałem z panią, którą spotkałem kiedyś na przystanku na Piaskach Nowych i tam jest temat drinki, garaży, pewnej niepewności mieszkańców co do potencjalnej inwestycji. Obiecałem jej również, że tam też się wybiorę i ten temat po prostu spróbujemy przekonsultować i podjąć odpowiednie decyzje.